politycznego będą osądzone w ten sam sposób i otrzymają za nie karę lub nagrodę. Pozycja kobiety we współczesnych mediach nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, zgodnie z tradycją, jako tworząca rodzinę, powinna być traktowana na równi z boginią. Z drugiej natomiast jest prawie całkowicie podporządkowana mężczyźnie. Kleopatra. Ostatnia na torosie egipskiej dynastii Ptolemeuszy i ostatnia królowa... Starożytny. Egipt. Egipci kobiety nosiły zwiewne suknie zwane haraiz, głównie ze względu na panujący tam ufał. Cokolwiek robią, są temu oddane i właśnie za to uwielbiamy je. Pozornie kruche, jakby z porcelany i delikatne jak mimozy kwiat. Nie zawsze przez nas do tego.